Jakimi tramwajami będą jeździli wrocławianie? MPK ogłosiło zwycięzcę przetargu na nowe pojazdy. 25 nowych, niskopodłogowych tramwajów z opcją do kupienia kolejnych. MPK Wrocław wybrało nowy tramwaj dla Wrocławia. Zgodnie z decyzją komisji zaakceptowaną przed chwilą przez prezesa zarządu, dostawcą tramwajów dla Wrocławia będzie firma Modertrans z tramwajem, który dzisiaj umownie nazywamy Gamma 2. Mimo tego, że umowa nie została jeszcze podpisana, wiadomo już, jak będą wyglądać najnowsze pojazdy MPK Wrocław. Po pierwsze tak, tramwaje będą klimatyzowane, w całości niskopodłogowe. Nowe tramwaje będą niebieskie, w kolorze wybranym przez internautów, którzy licznie zagłosowali na niego w mediach społecznościowych. Czy kolor starych pojazdów również się zmieni? Tramwajów, które w tej chwili mamy, nie będziemy malować ze względu na wysokie koszty, natomiast duża część z nich jest w bardzo podobnych kolorach, także myślę, że będzie to istotne ujednolicenie kolorystyki wrocławskich tramwajów. Kiedy nowe tramwaje pojawią się na ulicach Wrocławia? Wszystkie tramwaje mają przyjechać, czyli 25 tramwajów ma przyjechać do nas w ciągu 3 lat od podpisania umowy, czyli można się spodziewać, za 24 miesiące najpóźniej pojawi się ten tramwaj już na szynach we Wrocławiu, będziemy mogli z niego korzystać, no i potem one co miesiąc 3 kolejne sztuki będą do nas docierać. Tramwaje Moderus Gamma to koszt 205 milionów złotych. Dla Echo24, Pola Janus.